Cześć, tu Ernest. A to, co właśnie widzieliście, jest epickim konceptem zwiastuna eventu autorstwa Feralsa. W tym filmiku mam dla was kolejną garść ciekawostek ze świata Fortnite. Zapoznamy się z nowymi szczegółami na temat eventu, zmian na wyspie i nie tylko. Zacznijmy od machiny zagłady. Zderzacz UR z dnia na dzień wchodzi na coraz wyższe obroty. Raz na jakiś czas emituje z siebie potężne fale energii, które dają nam przedsmak tego, czego możemy się od niego spodziewać, gdy w końcu zobaczymy go w akcji na najwyższych obrotach. Do tego aktywowano nowe efekty termowizji i iskier po kontakcie z związkami energii. Co bardzo fajne na zderzaczu jest wskaźnik poziomu naładowania, a wraz z trzecim impulsem zaświecił się pierwszy pasek. Z każdym następnym impulsem machina zagłady będzie się coraz bardziej świecić. Tak będzie wyglądać w pełni naładowana. W 10 tygodniu wyzwań początek wysyła nas do sekretnej bazy UR, gdzie stoi specjalny stół z wyświetlaczem holograficznym. Za zadanie tutaj mamy uruchomić symulację działania zderzacza. I słuchajcie, z komentarzem początka to zapowiada się naprawdę niepokojąco. Wszystko, co było w pętli, przepadło. Ot tak, nie będę patrzeć na koniec kolejnego świata, zwyciężymy. W grze już możemy ujrzeć te impulsy, ale w grze nie widzieliśmy jeszcze niebieskiej bańki symulacji. W 10 tygodniu pomagamy jeszcze agentowi Jansiemu. Siema, mamy nowe super tajne plany od początka. Musimy odciąć zasilanie UR i to szybko. Agent Jones zauważa, że zderzacz wykorzystuje podobną ilość energii, co tarcza bojowa UR. Więc tak, wiemy, że zderzacz jest w stanie zamienić całą pętlę w pył, a do tego będzie pod osłoną bojową UR, która pewnie będzie działać podobnie do osłony w trybach bez budowania, co utrudni nam zatrzymanie machiny zagłady. Wszystko to, aby powstrzymać siódemkę. Na szczęście siódemka i zarazem my, pętlarze, też mamy specjał na finał tego sezonu. W zeszłym tygodniu Fortnite zabrał nas do nowego lobby, gdzie wkrótce rozpocznie się odliczanie. W tle teraz mamy spojrzenie na sekretną bazę siódemki, znajdującą się na Księżycu. Po społeczności Fortnite krąży teorię, że na zwiastunie rozdziału trzeciego, kiedy mieliśmy spojrzenie na rzeczywistość zero wiszącą w kosmosie, czyli tą bańkę Fortnite, to ten właśnie Księżyc jest tym samym, co w tle lobby. Taka mała ciekawostka. Fakt, że siódemka ma bazę na Księżycu, wyjaśnia nam, czemu używali meteorytów do przedostania się do pętli. Aby przebić się przez tą warstwę ochronną wokół atmosfery wyspy i przy okazji przeżyć, musieli używać czegoś bardzo trwałego. Jest tu jeszcze mech, ale najpierw cofnijmy się w czasie, a dokładniej do 9 sezonu, rozdziału 1. Poznaliśmy w tym sezonie postać osobliwości. Trzymała ona pieczę nad punktem zerowym w skarbcu. Po ataku Króla Ognia postanowiła wziąć wyspę pod swoje skrzydła, budując futurystyczne miejscówki, a finalnie ogromnego mecha jako broń przeciwko jednookiemu potworowi wzbudzonego przez Króla Ognia. Event tego sezonu ujawnił nam, że potwór obrał sobie za cel punkt zerowy. Mech podczas pojedynku stracił lewą rękę, która do dziś pod wodą obrasta w glony. Osobliwość na przegranej pozycji w akcie desperacji sama sięgnęła po punkt zerowy, co dało jej przewagę nad potworem. Wykorzystała ona swoją szansę na wygraną, zatańczyła bezruch dance jedną ręką i odleciała daleko stąd, zostawiając po sobie jedynie promyk światła i niestabilny, popękany punkt zerowy, co może być powodem zgrzytu między siódemką a paradygmat. Okazało się, że osobliwość, czyli paradygmat, poleciała właśnie tutaj, do bazy siódemki na Księżycu. Pyku na swojego Twittera wstawił filmik z animacją lobby, która będzie aktywowana podczas eventu. W połączeniu z tą grafiką w tle wychodzi na to, że zamiast trafić do pętli za pomocą tych robocików, sekretne przejścia pod panelami zabiorą nas do bazy na Księżycu, którą widać w tle. Tam siądziemy za sterami nowego mecha, ramię w ramię z paradygmat, i odbędziemy lot z Księżyca na wyspę, gdzie stawimy czoła UR i ich machinie zagłady. Swoją drogą to zauważcie, że ten kosmos przypomina bardzo tło sklepu eventowego. To nam daje znać, że skinem, który wejdzie do sklepu na event, będzie pewnie właśnie nowa wersja mecha. Wycieki wskazują na to, że będzie miał 4 style kolorystyczne, wbudowaną emotkę i zbierak. Teraz pytanie, czy na evencie gracze będą mogli zagłosować na jeden z tych kolorów, czy będą 4 mechy? Swoją drogą to chciałbym wam bardzo podziękować za zakupy z kodem Ernest. A oto kilku z moich wspierających. W ramach podziękowania podsyłam wam dawkę Luni. Jestem też ciekaw, co się stało z nogami mecha. Po evencie z potworem, nogi były całe.
Mech będzie, jak to się mówi, odpicowany. Podsumowując, zapowiada się na wybuchowy event i coś czuję, że koniec końców w tej wojnie nie będzie zwycięzców. UR zostanie powstrzymane, a przynajmniej spowolnione, ale zanim do tego dojdzie, zniszczą dużą część wyspy. A7 przetrwa, ale nie zdoła jeszcze uwolnić punktu zerowego. A całe to wydarzenie zwróci uwagę kolejnego zagrożenia z innego uniwersum, co prowadzi mnie do tematu kolejnego połączenia świata Fortnite i Gwiezdnych Wojen. Przybysze z odległej galaktyki mieli już wiele okazji odwiedzić wyspę Fortnite. W tym roku, 4 maja, z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, po wyspie patrolowali szturmowcy. I co ciekawe, z ich opisu mogliśmy się dowiedzieć, że pojawili się oni tu na zlecenie urojonego reżimu. I to dopiero początek. Z wycieków od m.in. Tybora Hilla dowiedzieliśmy się, że w następnym sezonie zawita Darth Vader. I nie zdziwię się, jeśli jego miejscówką będzie jego własny zamek w Fortnite'owym wydaniu, zastępujący Daily Bugle w wulkanie. Możemy się również domyślać, że to UR go przywoła. Będzie on też oczywiście skinem do sklepu albo do karnetu jak Prowler w tym sezonie. To dalej nie wszystko. Pan Donald Mustard, który jest mózgiem za całą fabułą Fortnite, raz na jakiś czas na swoim Twitterze lubi podsuwać graczom mniejsze czy większe podpowiedzi na temat fabuły i połączeń światów. Niedawno na przykład w swoim filmiku w tle ukrył automat do gier z Pac-Manem. A teraz sam Pac-Man na swoim oficjalnym Twitterze potwierdził współpracę z Fortnite. 2 czerwca do sklepu Fortnite zawita sam Pac-Man jako skin. Nie. To będą skiny w storiach o motywie Pac-Mana. Okej, dalej. Wczoraj pan Mustard zaktualizował swoją lokalizację na Twitterze na rzeczywistość Zero, czyli świat Fortnite. A na tło ustawił zdjęcie AT-AT Imperium z klocków Lego. Znów łączymy kropki i mamy podpowiedź, że w przyszłym sezonie na wyspie pojawi się nie tylko Darth Vader, ale również i AT-AT. I mam nadzieję, że będą one jak w grze Jedi Fallen Order, animowane i na wyspie, a nie gdzieś w oddali. To by było epickie. No i kto wie, może nawet będziemy nimi sterować. Światło dzienne ujrzało jeszcze 5 nowych okładek z nadchodzącej serii komiksów Fortnite Marvel Zero War, które zdradzają nam, czego możemy się spodziewać. Myślę, że postacie z Marvela, które tu widzimy, wejdą do gry jako skiny, albo będą nagrodami za kody w tych komiksach. Warta uwagi jest też ta okładka, która może oznaczać, że w przyszłym sezonie powrócą dinozaury i rzeczywiście będzie kolaboracja z Jurassic World Dominion. Z innych newsów to dzisiaj rusza 2 dziki tydzień. Na ten czas na pole bitwy wróci tymczasowo słynne duo skanerów i railgunów. Co dziwne, wczoraj późnym wieczorem dezaktywowano sekretne wyzwanie z kichnięciami Klombo. Czy to jest znak, że niedługo się przebudzą i wrócą? Przejdźmy dalej. Fortnite ogłosił turniej społeczności FNCS. W dniu 25 maja będzie można wziąć udział w turnieju duo z budowaniem. Klasycznie to będą 3 godziny na 10 meczy. W regionie Europy 1250 najlepszych drużyn otrzyma przedwcześnie nowy strój FNCS z jego plecakiem, podliczającym likwidacje zdobyte w meczu. Skin i reszta jego zestawu zawita również do sklepu pod koniec maja. Fortnite ogłosił również majowy turniej PlayStation. W Fortnite PlayStation Cup mogą wziąć udział tylko grający na konsolach PlayStation 4 lub PlayStation 5. Będzie to turniej w klasycznych parach, rozgrywany w 3 rundach i z budowaniem. Runda pierwsza to otwarte zawody, w których będziemy mieli 3 godziny, by rozegrać do 10 meczów i gracze, którzy zdobędą co najmniej 8 punktów w rundzie pierwszej, otrzymają emotkę niebieski napastnik. Turnieje PlayStation odbędą się od 26 do 28 maja. 27 maja za to do sklepu w końcu zawita Obi-Wan Kenobi z okazji premiery serialu. Strój Obi-Wan Kenobi, plecak pustynny niezbędnik, kill of ostrze Obi-Wana, lotnia Interceptor Jedi i emotka Niech Moc Będzie Z Tobą będą dostępne osobno lub w zestawie. Ponadto zestaw obejmuje ekran wsztywania otoczony Kenobi. I to w sumie na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. Niech Moc Będzie Z Tobą.